Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Wierzę. Nie. Nie. Wierzę. Wierzę. Nie. Wierzę nie! Szymon Szumny, ja będę prowadził dzisiaj dla was tą audycję, a ze mną w studiu jest Karolina Zuber. Będziemy mówić o szkołach wyższych, o uczelniach wyższych. Karolina, na jakiej uczelni ty studiujesz? Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. I o tym uniwersytecie, czy poleciłabyś innym tą uczelnię? Jejku, ja bym najchętniej tutaj przytoczyła historię swojego życia i na pewno nie skończyłoby się to na jednej godzinie audycji. Jednak bardzo krótko odpowiadając na twoje pytanie, z całego serca polecam tę uczelnię. Ja jestem na dziennikarstwie i komunikacji społecznej na Wydziale Nauk Społecznych i myślę, że Uniwersytet Papieski odróżnia się od innych uczelni, chociażby krakowskich, tym, że jest indywidualne podejście do studenta. Nie wiedziałam, że to jest tak ważne, ale wiedząc, jakie są odczucia na różnych akademiach, politechnikach czy uniwersytetach, chociażby krakowskich, mam opinię od moich znajomych, którzy są załamani tym, że są takie selekcje studentów, każdy po prostu jest numerkiem indeksu, a u nas każdy profesor, wykładowca, każda osoba na uczelni zna nas z imienia i nazwiska. My się śmiejemy na uczelni, że panuje tam miłosierdzie i to jest może taki frazes, ale to naprawdę ma przełożenie w rzeczywistości i nasza codzienność wygląda tam po prostu jak w rodzinie. Przejdźmy do tego, czym różni się uczelnia katolicka, w tym przypadku UPJP2, od normalnej państwowej uczelni wyższej. Różni się to jedynie w przedmiotach i to takich dodatkowych, bo nas nikt nie pytał podczas rekrutacji, czy jesteśmy osobami wierzącymi i nie uczęszczają tylko katolicy na tę uczelnię. Są osoby również niewierzące, są osoby innego wyznania. Jednak po prostu warunkiem jest to, żeby akceptować, tolerować wartości, które wyznaje uczelnia i nie sprzeciwiać się im i wtedy można być studentem. Nie ma żadnego podziału wierzący, niewierzący. A jeżeli chodzi o różnice, chociażby na moim kierunku, wiem jak to wygląda na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, że nie ma takich typowo religijnych przedmiotów, tak? My mamy chociażby dla przykładu propedeutykę biblijną albo życie i myśli Jana Pawła II. Takie przedmioty w niewielkiej ilości, jestem na 5 roku, miałam ich może 6 i one są takim urozmaiceniem, takim dodatkiem, może poszerzeniem naszych horyzontów, właśnie nawiązaniem do naszego patrona. Nie przeszkadza to w normalnej nauce takich przedmiotów dziennikarskich, praktycznych. Jest to taki dodatek, żeby jednak coś z tą katolicką myślą było związane podczas studiów. Czyli oprócz takich normalnych zajęć, jak na każdej uczelni, na dziennikarstwie, zajęć związanych właśnie z dziennikarstwem, z przyszłą waszą pracą, macie jeszcze dodatkowo właśnie przedmioty związane z religią. Tak, ale jest to tylko w takim stylu zapoznawczym, to nie jest z jakimś dużym parciem przekazywane, tylko w ramach takich ciekawostek, z racji tego, że mamy stosunkowo mało przedmiotów. Większość jest, tak jak powiedziałam, praktycznych, więc to też nie odczuwa się jako takie siedzenie półtorej godziny w sali, tylko jednak cały czas coś się robi, to mamy taki oddech, można powiedzieć, między praktycznymi zajęciami, że całą grupą, czyli niecałe 80 osób, siadamy w sali wykładowej i właśnie mamy jakieś takie nawiązanie biblijne bądź ogólnie religijne. Ale to nie są nasze jedyne wykłady, bo oczywiście pojawiają się również przedmioty stricte związane z dziennikarstwem, ale także z szerszym pojęciem społecznym czy marketingowym, więc mamy takie przedmioty zawodowe, ale również takie urozmaicenie religijne. Powiedziałeś, że na tą uczelnię także dostają się osoby niewierzące. Czy one mają obowiązek chodzić też na takie przedmioty, które są właśnie stricte religijne? Tak, ponieważ są równoprawnymi studentami. Tak jak powiedziałam, nikt nie pyta przy rekrutacji, czy jest się osobą wierzącą, czy niewierzącą, więc
więc tak naprawdę jeżeli nie mamy jakichś takich ścisłych relacji, to nie wiemy, kto jaką religię wyznaje, czy jest praktykującym chociażby katolikiem, więc to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach. Nikt nam tam nie wpaja jedynej prawdy, która jest na świecie. Nikt nam nie wpaja wiary. Jest to takie stricte informacyjne, chociażby zapoznanie się z nauczaniem Jana Pawła II, a chyba osoba, która wybiera uczelnię, wie, że to jest patron naszego uniwersytetu, więc nie ma żadnej kolizji między wyznawanymi wartościami a tematyką zajęć. Czyli to są takie bardziej tematy moralne na tych zajęciach poruszane. Tak, dokładnie. A czy normalny dzień na uczelni, tak na przykład wtorek, jaki mamy dzisiaj, czym się różni się w porównaniu do właśnie tych innych uczelni, oprócz tego właśnie, że mamy w planie normalnie wpisane przedmioty związane z religią? Myślę, że największą różnicą jest to, że właśnie jesteśmy traktowani indywidualnie. Przychodzi profesor i wita nas imiennie. I takim też ciekawym, dla mnie przynajmniej, zjawiskiem jest to, że jest sporo osób duchownych, tak? Nasi wykładowcy to nie tylko osoby duchowne, bo są również świeccy, ale jednak jest sporo kleryków, ponieważ seminarium duchowne podlega pod naszą uczelnię, mają zajęcia w naszych budynkach. Również siostry zakonne. To jest takie ciekawe, czasami zabawne, że częściej się mówi jednak szczęść Boże niż dzień dobry, ale jest w takiej bardzo przyjemnej atmosferze, klimat jest rewelacyjny i może to właśnie jest takie zauważalne na pierwszym roku chociażby, że jednak tego duchowieństwa jest więcej, jest większe stężenie. To jest teraz już codzienność. Czy będąc na uczelni, czuję się, że tych osób duchownych jest dużo więcej od tych osób świeckich, które się tam uczą, czyli że ta uczelnia jest stworzona właśnie stricte pod osoby duchowne, a osoby świeckie są takim jakby trochę dodatkiem do tego? Nie ma czegoś takiego. Może to stężenie duchowieństwa jest dlatego takie wysokie, ponieważ mamy chociażby teologię, więc ten kierunek jest oblegany raczej przez osoby, które nie są świeckie. Jednak takie kierunki jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna, czy nowo otwarta pedagogika, czy nauki o rodzinie, to wszystko jest raczej oblegane przez osoby świeckie. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się rozkłada procentowo, czy jest po połowie, czy może jest więcej tych duchownych, albo więcej świeckich. Na pewno nie jest to uniwersytet stworzony tylko dla osób duchownych. Oczywiście Uniwersytet Papieski Jana Pawła II wywodzi się z Papieskiej Akademii Teologicznej. Uniwersytet jako taki istnieje 10 lat, właśnie w tym roku obchodzi swój jubileusz. Jednak na pewno nie jest to stworzona uczelnia jedynie dla sióstr zakonnych, księży, kleryków. Jest to jak najbardziej wyrównane. Czy wykładowcami są osoby duchowne, czy osoby świeckie? Po połowie się mniej więcej to rozkłada, ponieważ chociażby takie religijne przedmioty, tak jak powiedziałam, rozszerzające nasze takie spojrzenie moralne, raczej prowadzą to osoby duchowne. Ale tak jak też wspomniałam, mamy dużo zajęć praktycznych, więc najczęściej zajęcia prowadzą osoby związane z mediami, czyli twarze, które widzimy w różnych stacjach telewizyjnych, czy głosy, które słyszymy w różnych rozgłośniach, to właśnie są nasi wykładowcy, którzy prowadzą nas tą drogą zawodową. Czyli znane nazwiska, które znamy z telewizji czy radia, można spotkać na uczelni. Jak najbardziej. Czy jest coś takiego jak msze uczelniane, czy jakieś modlitwy przed, po wykładach? Zdarzyło się to raz, mieliśmy z osobą świecką zajęcia z prawa prasowego i pani zarządziła, że każde zajęcia będzie rozpoczynała modlitwą. Był to chociażby dziesiątka różańca. Dla mnie było to jak najbardziej w porządku. Odnosząc się do tego, że nie wszystkie osoby studiujące na naszym uniwersytecie są wierzące, one po prostu wtedy z szacunku wstawały do tej modlitwy, ale nie odmawiały jej, więc tutaj nie było żadnych zgrzytów, że tak to ujmę. Jednak ogólnie nie praktykuje się modlitwy podczas zajęć, jednak są dowolne msze święte, które odprawiane są w murach naszej uczelni, ponieważ mamy kaplicę i w budynku przy ulicy Bernardyńskiej 3 pod Bawelem, tam jest kaplica, taka może w pełnym wymiarze, w normalny wygląd kaplicy, a przy ulicy Franciszkańskiej 1 mamy, zaraz obok Kurii Krakowskiej, przy oknie papieskim, mamy taką
grotę zrobioną. Dosłownie kilka osób się tam mieści i tam również odbywają się msze święte. To jest dowolny udział. Jedyne takie msze, które organizowane są dla całej uczelni, to na przykład Dzień Papieski, który zazwyczaj jest inauguracją roku akademickiego. To są jakieś takie wydarzenia uczelniane i one raczej odbywają się w Kolegiacie Świętej Anny, albo w centrum Jana Pawła II na Białych Morzach, niedaleko Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Uczelnia, której w tej chwili jesteś studentką, jest uczelnią katolicką. Czy to jest uczelnia publiczna, do której każdy może się zapisać i która w Polsce dla polskich studentów jest bezpłatna, czy to jest uczelnia prywatna? To jest uczelnia publiczna. Studiujemy za darmo jako obywatele polskie. Jak wygląda sam uniwersytet? Czy to jest jeden kampus zwarty, na którym położone są wszystkie budynki, czy to jest rozrzucone po mieście? To jest rozrzucone po mieście, chociaż może nie tak jak Uniwersytet Jagielloński, ale na pewno nie wyglądamy tak jak miasteczko Akademii Górniczo-Hutniczej. Jesteśmy, tak jak powiedziałam, na ulicy Franciszkańskiej 1, jesteśmy przy ulicy Bernardyńskiej 3, również wiem, że niektóre wydziały mają swoje zajęcia przy ulicy Sławkowskiej, jednak już w te rejony nigdy nie musiałam się udawać, ponieważ dziennikarstwo raczej swoje zajęcia odbywa w głównym budynku przy oknie papieskim, czyli Franciszkańska 1. Niektóre sporadycznie mamy pod Babelem, czyli Bernardyńska 3, ale chociażby nasze biblioteki są rozsiane wszędzie, w zależności od działów, a główna biblioteka znajduje się na Chmieleńcu, czyli prawie przy Czerwonych Makach, bardzo daleko od głównego budynku. Co można studiować? Jakie są wydziały? Co można studiować na Uniwersytecie Papieskim? Może zacznę od swojego wydziału. Ja studiuję na Wydziale Nauk Społecznych i właśnie tam istnieje Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. I z tego co wiem, również do naszego wydziału należy Instytut Nauk o Rodzinie oraz Instytut Pracy Socjalnej. Tak naprawdę nigdy nie miałam do czynienia z innymi instytutami, ponieważ one właśnie mieszczą się w innym budynku. Co ciekawe, od tego roku dostał otwarty kierunek pedagogiczny i on również zawiera się w Wydziale Nauk Społecznych. Jest oczywiście Wydział Teologiczny, który jest rozbity na wiele instytutów. To może nie będę przytaczać ich wszystkich, ponieważ to jest prawie kilkanaście takich organów. Również Wydział Filozoficzny znajduje się na Uniwersytecie Papieskim i tu jest również bardzo dużo katedr i instytutów. Kolejny to Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego i tutaj mamy chociażby Instytut Historii czy Historii Sztuki, albo Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej. To jest bardzo ciekawe. Czasami słyszymy różne melodie dochodzące z sal. Jest również Wydział Prawa Kanonicznego i tutaj te zajęcia również odbywają się przy ulicy Franciszkańskiej bardzo często i tutaj raczej udział biorą księża, którzy doszkalają się właśnie w tym kontekście prawa kanonicznego. Bardzo ciekawe doświadczenie widzieć swoich księży z parafii bielskiej właśnie w murach Uniwersytetu Papieskiego. Poza tą strukturą wydziałów również znajdują się takie jednostki międzywydziałowe, które można powiedzieć, że są uzupełnieniem jakiejś wiedzy albo właśnie takim dodatkowym kursem. Chociażby dla dziennikarzy jest dostępne międzywydziałowe studium pedagogiczne, czyli można równolegle ze studiami odbywać kurs pedagogiczny. Oczywiście studium wychowania fizycznego czy studium języków obcych. Takie jednostki również znajdują się w strukturach naszej uczelni, które są takim dodatkiem dla tych regularnych kierunków. Czyli podsumowując, wszystkie kierunki, które można studiować na Uniwersytecie Papieskim, kończą właśnie wokół tych wydziałów, czyli to są nauki społeczne, to jest filozofia, teologia, prawo kanoniczne, czyli bardziej takie humanistyczne. Dokładnie, jak najbardziej humanistyczne. Jak wygląda na przykład taki klub uczelniany, czyli jakieś zgromadzenia studentów, które robią coś poza studiami? Jeżeli chodzi o grupy sportowe, to wiem, że funkcjonuje coś takiego jak Smocze Łodzie, a jeżeli chodzi o takie inne grupy, to tylko z doświadczenia dziennikarskiego mogę powiedzieć, że funkcjonują koła naukowe. Chociażby ja należę do Koła Naukowego Komunikacji Wizerunkowej, ale również jest dziennikarskie koło naukowe, więc każdy może znaleźć coś dla siebie, jeżeli chce poszerzać to, co otrzymuje
otrzymuje podczas zajęć, może praktykować właśnie udziałem w jakiejś takiej dodatkowej grupie. Oczywiście na naszej uczelni pod kątem dziennikarskim funkcjonuje telewizja i radio. Jest to Radio Bonus, również internetowe, czyli mamy tutaj małą rywalizację, ponieważ część osób przechodzi do Radia Pryzmat, a część zostaje jednak w tym uczelnianym tworze. A telewizja to jest JP2 TV. Myślę, że można powiedzieć, że rozwija się prężnie, uczestniczymy w różnych wydarzeniach, zwłaszcza religijnych, ale nie tylko. Mamy bardzo mocną kadrę, ponieważ jednak te osoby, które angażują się w tę telewizję, nie jestem jedną z nich niestety, ale bardzo blisko mi do niej, ponieważ chociażby zajęcia telewizyjne odbywają się w ramach JP2 TV, a zajęcia, jak wiadomo, są obowiązkowe, więc każdy to przechodził, każdy miał jakąś styczność właśnie z telewizją uczelnianą i mogę powiedzieć, że właśnie moje koleżanki, moi koledzy są naprawdę dobrze przygotowani, żeby to dziennikarstwo telewizyjne szerzyć. Karolina, jakie są twoje wrażenia po tych czterech, już piątym roku, który idzie, po 5 latach nauki na tej uczelni? Czy poleciłabyś ją innym studentom, którzy właśnie teraz stają przed wyborem, którą uczelnię wybrać? Czy drugi raz, gdybyś miała taką możliwość, czy zrobiłabyś tak samo i poszłabyś na Uniwersytet Papieski? Zrobiłabym 100 razy to samo. Co prawda poszłam na ten uniwersytet totalnie bez żadnej wiedzy na jego temat, z takim założeniem, że i tak nie będę dziennikarką, i tak nie będę tutaj studiować, po roku sobie to zmienię. A okazuje się, że pierwszy dzień wykładów i ja już byłam całkowicie zakochana w tej uczelni i w tym kierunku. Jak najbardziej polecam, ponieważ jest to też taki spokój psychiczny na tej uczelni, właśnie przez to takie traktowanie nie jak numerek indeksu, ale jednak jako osoba, nie jako anonimowa jednostka, ale prawdziwy, pełnowymiarowy człowiek, więc naprawdę poziom nauczania, chociaż przynajmniej dziennikarstwa, bo na ten temat mogę się wypowiedzieć, poziom nauczania dziennikarstwa i styl traktowania człowieka, to jest uczelnia numer jeden moim zdaniem. Tak naprawdę życzyłabym wszystkim, żeby właśnie ta uczelnia została ich alma mater.